Jestem stosownie ubrana teraz. Teraz oddawaj mi telefonik, idę nagrywać się rozpomóc. Na razie, pa. Weź ją z tych kwiatków. Łącznie w Turcji spędziliśmy 78 dni. Zwiedziliśmy Istanbul, wybrzeże od Izmiru aż do syryjskiej granicy, Pamukkale, Kapadocję i Turcję Wschodnią. Z wyjątkiem kilku noclegów cały czas spaliśmy na dziko. Aby otrzymać pineski do wszystkich naszych miejscówek, zostań naszym patronem albo wejdź na bloga. Linki w opisie. Odrobina realiów naszego podróżowania i spania na dziko. Właśnie musieliśmy się przenieść. Przed chwilą rozbiliśmy obóz w pięknym miejscu na skarpie, ale okazało się, że wiatr jest tak silny, że tam byłoby niebezpiecznie spać. Wiatr jest naszym największym wrogiem. Nie straszy nam deszcz czy mróz, ale silny wiatr może ostatecznie zniszczyć namiot. Znaleźliśmy trochę bardziej zaciszne miejsce, gdzie też wieje, jak widać, ale jesteśmy tu trochę osłonięci i powinniśmy tu przetrwać bez przygód. Karawanem tutaj nie wjedzie, no, kamperem. No, tak na styk, tak? No, na styk. Co to centymetra? Zwiedzanie Istambułu rozpoczęliśmy od pralni. No to tak trochę nietypowo, ale już byliśmy zdesperowani, bo w Bułgarii nie mieliśmy żadnej pralni, tak więc musieliśmy coś znaleźć i wiadomo, w Istambule, no wielkie miasto, to coś się znajdzie. Chociaż godzinę żeśmy krążyli tutaj w koło, żeby znaleźć dokładnie to miejsce, bo Google trochę tutaj wariował, no i jeszcze gdzieś miejsce do zaparkowania trzeba było znaleźć. Tak zrobione, że jeden tu nie wpuszcza, tu jadą na krzyż, a się nie wpuszczają i jest korek. Można sobie z kolegą pogadać w trakcie korku, bardzo fajnie, bardzo spontaniczny naród, fantastycznie, bardzo nam się tu podoba. Tureckie depedety. Widzisz, ile to sklepów. Wszystko do sklepów towar przybywa. No tak, ale widzisz, ładują na te paczki, widzisz, na takie wózki, no, i rozwożą. Nie jest tam w stanie wjechać. No i chłopaki rozwożą na tych wózkach, tak. Tragarze, takie kiedyś, za dawnych czasów. No,
tylko o tym, jak jeździliśmy i krążyliśmy i szukaliśmy parkingu przez chyba 2 godziny dosłownie i nigdzie nie można było znaleźć. Niedźwiedź znalazł parking tuż przy głównym placu, tak więc słuchajcie, cuda się zdarzają. On strasznie nie lubi chodzić i spacerować, znaczy już jak coś jest ładnego, to tam pochodzi. Ale wiecie, na przykład jakby trzeba było iść godzinę, żeby dojść do placu, a tam jeszcze po tym placu chodzić, to on by w życiu, ale to w życiu nie dał rady. Muszę niestety mieć maskę choćby pod brodą, dlatego że no, tu jest obowiązek noszenia tych mask i maseczek i wiecie, raczej chyba pilnują, bo wszyscy noszą, tak więc jak zawsze widzimy, że wszyscy noszą, to raczej staramy się też dostosować, albo przynajmniej mieć pod ręką, pod brodą. Tak więc mamy. Zobaczymy, jak nam się ten Istanbul będzie podobał. Jak będziecie się wybierać, żeby odwiedzić błękitny meczet, to najlepiej po południu, dlatego że do 14.30 zamknięty jest dla zwiedzających, bo odbywają się modlitwy, a po południu jest otwarty dla zwiedzających. Wejście jest bezpłatne. Co więcej, na zewnątrz można nawet sobie wejść z psem, bo pytaliśmy się i powiedzieli, że jest ok, nie ma problemu. Możemy dookoła wejść z psem. No, do środka oczywiście nie, no to pójdziemy na zmianę. Ale będzie ładna, nie? What? To będzie ładna. Nagrywasz? No słuchajcie, w meczecie obowiązują stosowne ubrania i okazuje się, ja myślałam, że się stosownie ubrałam, bo mam sukienkę za kolano, ale pan stwierdził, że jest jednak za krótka i dał mi spódniczkę, więc zaraz zakładam jeszcze spódniczkę nawet. Proszę bardzo. Hi, how are you? Jestem stosownie ubrana teraz. Następna rzecz, tutaj trzeba sobie wziąć woreczek i zapakować sobie buciki do woreczka i wchodzimy oczywiście na boso. Po pierwsze, błękitny meczet jest teraz w remoncie, więc niestety wiele nie zobaczymy, bo jak popatrzymy w górze, to są takie płyty, no i nic nie widać. Są tylko takie zrobione sztuczne, jak to autentycznie wygląda, no ale ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda. No więc trudno, jest jak jest. A po drugie jest taki szlabanik i odwiedzający turyści nie mogą za ten szlabanik przechodzić, tak? Tylko wierni mogą sobie za ten szlabanik przejść. Zaraz obok jest drugi imponujący meczet Hagia Sofia. Niestety w tym dniu był zamknięty. W internecie przeczytaliśmy, że z powodu COVID ogranicza się liczbę odwiedzających. Ale dlaczego całkiem zamknięty i co tam robi tyle wojska, nie mamy pojęcia. Jeśli chcecie zobaczyć, czy udało nam się wejść do Hagia Sofia i co jeszcze zobaczyliśmy w Stambule, zapraszamy na następny odcinek. Dziękujemy wszystkim, którzy subskrybują nasz kanał. Teraz po przekroczeniu magicznego 1000 mamy pełną funkcjonalność kanału. Jeśli chcesz wspierać nas jeszcze bardziej, zostań naszym patronem. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i do zobaczenia za tydzień. Pełno policji wszędzie i wojska z bronią, więc trochę jakoś tak dziwnie. Musimy mieć maski, bo obowiązkowo wszyscy muszą te maski nosić. Ja trochę teraz uchyliłam, żeby pogadać do was i mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zgarnie.
nie lubię tego kapelusza, szczerze powiedziawszy.